Ostatnio na Facebooku przeprowadziliśmy taką ankietę, w której zapytaliśmy Was o to, jakie stare gry powinniśmy pokazać. Zainteresowanie było ogromne, z czego niezmiernie się cieszymy, a ja cieszę się równie mocno z tego, że wygrało Jagged Alliance, moja ulubiona gra z dzieciństwa, którą teraz mogę Wam pokazać. Jagged Alliance to wspaniała taktyczna gra. Nie wiem, czy wiesz, ale są najnowsze wyniki ankiety. I tak? wygrał Kapitan Pazur, więc zajmij się tym. Dzięki. Oczyścić pokład! Co? Oczyścić pokład! Ładować działa i pełną salwą w nich! Szczerze mówiąc, wygrana Kapitana Pazura chyba trochę zaskoczyła niektóre osoby w redakcji, bo mamy tutaj osoby z rocznika 8.3, 8.5, 8.2, 8.1 i tak dalej. I te osoby nie za bardzo kojarzyły Kapitana Pazura, więc jest to ciekawa zagadka. Skąd wzięła się ta popularność właśnie tej gry wśród Was, wśród naszych widzów? Postanowiliśmy się tym zająć, przeprowadzić skomplikowane śledztwo, no i przede wszystkim przypomnieć samego Kapitana Pazura. Kapitan Pazur, znany na zachodzie jako Claw, został wydany w 1998 roku przez firmę Monolith, która niedawno przypomniała o sobie świetną grą Śródziemie Cień Mordoru. W Polsce Pazura wydał Techland. W dniu premiery produkcja została przyjęta bardzo ciepło. Porównywano ją do takich tytułów jak Super Mario czy Crash Bandicoot. Jeden z zachodnich serwisów pisał też, że to najlepsza współczesna gra tego typu na PC-tach. Muszę spróbować zgubić ich w lesie. Mówiłem o tym, że w redakcji niektóre osoby w ogóle Kapitana Pazura nie kojarzyły albo znają go tylko z nazwy i obrazków, ale tak się składa, że ja jestem idealną osobą do tego, żeby opowiedzieć o tej grze. Z bardzo prostego względu. W 1998 roku recenzowałem tą grę na pewien nieistniejący już portal. To była jedna z moich pierwszych recenzji, za którą zapłatą był egzemplarz gry. Tak się wtedy załatwiało interesy. Dlaczego Kapitan Pazur jest taki fajny? Tu jest potrzebna idealna synchronizacja. Zanim rozłożymy Pazura na czynniki pierwsze, wypada wprowadzić w temat osoby, które nie miały z nim do czynienia. Gra opowiada historię tytułowego bohatera, Kapitana Pazura, który dostał się w niewolę psów. Sir, pojmaliśmy Kapitana Pazura! W celi Pazur znajduje tajemniczą mapę skarbów, prowadzącą rzekomo do artefaktu gwarantującego 9 żyć. Zbrodnie przeciw królowi. Musi być jakieś wyjście. Nasz śmiałek uwalnia się z więzienia i rusza na poszukiwanie 9 kryształów, by skompletować pradawny amulet. Tak rozpoczyna się przygoda rozpisana na 14 poziomów, podczas której zwiedzamy las, miasteczka, doki, odległe wyspy czy jaskinie. Typowo pirackie lokacje. To nie są prawdziwi piraci. Od strony rozgrywki Pazur wpisuje się w klasykę gatunku. To dwuwymiarowa platformówka akcji, w której przechodzimy najeżone niebezpieczeństwami poziomy i walczymy z przeciwnikami. Bohater może korzystać z miecza, łap, pistoletu, dynamitu czy zaklęć magicznych. Regularnie zdobywa też specjalne chwilowe bonusy. Ognisty miecz czy dopalacz w postaci myszy. Przecież jest kotem. Urozmaiceniem są walki z bossami, w których zwykle musimy wspiąć się na szczyt własnych możliwości. Co ciekawe, gra zawierała również tryb wieloosobowy, w którym gracze ścigają się na czas lub punkty, wykorzystując różne przedmioty, by przeszkadzać konkurentom. Gracze szybko odkryli też, że edytor poziomów z Get Medieval, innej gry studia Monolith, nadaje się do tworzenia etapów w Kapitanie Pazurze. To sprawiło, że fani Kota Pirata mogli dalej rozwijać grę i szukać nowych wyzwań. Niewątpliwie łatwo jest mówić o Kapitanie Pazurze w superlatywach z perspektywy czasu, czyli tego, kiedy ta gra wychodziła. Wtedy rzeczywiście była niesamowita. Ale czy dzisiaj jest tak samo? No cóż, wygląda na to, że tak, bo przed chwilą sobie troszkę pograłem i szczerze mówiąc, wejście w tą grę było absolutnie bezproblemowe. Mówcie, gdzie klejnoty, a będziecie żyć! Mimo braku naprawdę innowacyjnych elementów, bo to, co prezentowała gra, widzieliśmy już wcześniej, Pazur był i wciąż jest bardzo przyjemny w odbiorze. Odpowiada za to przede wszystkim wysoka jakość wykonania i umiejętność w budowaniu poziomów. Gra po prostu sprawiała i wciąż sprawia frajdę, dając poczucie uczestniczenia w autentycznej przygodzie. Nawet mimo niezwykle wysokiego poziomu trudności, bo to jedna z najważniejszych cech Pazura z perspektywy czasu. Będziemy robić za flaszkę.
Gra jest naprawdę piekielnie wymagająca, co dzisiaj również jesteśmy w stanie docenić. W końcu platformówki z wyśrubowanym poziomem trudności mają swoje stałe miejsce na dzisiejszym rynku. Na czym polega trudność Pazura? To po prostu gra, która z czasem wprowadza coraz trudniejszych wrogów i zwiększa liczbę zagrożeń. Radzenie sobie z pułapkami pokroju włóczni wysuwanych ze ściany, znikających platform czy bajorek z piraniami wymaga naprawdę dużej wprawy. Bohater co prawda posiada kilka żyć i pasek życia, obydwie statystyki można zwiększać zbierając skarby lub przedmioty leczące, ale i tak gracz często jest wystawiany na bardzo trudną próbę. Po mniej więcej szóstym poziomie gra staje się wręcz ogromnym wyzwaniem, więc nic dziwnego, że autorzy zawarli w niej sporo kodów, z których oczywiście nie korzystaliśmy. Wcale. Wcale. Dla wielu osób Kapitan Pazur może wyglądać jak gra, jak ich mnóstwo, bo dzisiaj rzeczywiście wychodzi bardzo dużo takich platformówek akcji, z fajną animowaną grafiką i fajnymi animacjami w ogóle. Więc pytanie brzmi, skąd bierze się ta popularność Kapitana Pazura w Polsce? Spróbujmy na to odpowiedzieć. Nie wierzę. Muszę zobaczyć to na własne oczy. Dokąd idziesz? Złożyć wizytę pierwszemu oficerowi. Szukając odpowiedzi na pytanie o popularność Pazura, odwołałem się do najlepszego narzędzia badawczego znanego współczesnej socjologii. Twittera. Zadałem proste pytanie. Czemu ludzie tak lubią tę grę? Pozwólcie, że przytoczę kilka odpowiedzi. Paweł Piskurewicz potwierdził zjawiskowość tytułu, stwierdzając, że zna trzy osoby, które miały oryginalną wersję gry i grały w nią namiętnie. Michał Piwowarczyk napisał za to, bo to pirat i kot. Come on, kot pirat? Wskazując na niewątpliwą atrakcyjność głównego bohatera. Arkadiusz Ogończyk zauważył za to, że w czasie, kiedy wychodziła gra, w Polsce dominowały pecety. Nasz kolega z Japonii, Hasemo, zwrócił za to uwagę na jakość gry. Dobra, staroszkolna platformówka. Dołączył się do tego Piotrek Góra, dla którego była to po prostu dobra gra. Takie wyjaśnienia nie wystarczyły jak zawsze dociekliwemu Mikołajowi Dusińskiemu, który zapytał o to, czy ta gra przypadkiem nie była tania. Szyba przypomniał też, że Kapitan Pazur pojawił się w magazynie Cybermycha. Magda uderzyła w tony emocjonalne. Moja gra dzieciństwa. Kacper Pitala, którego nazwisko brzmi bardzo znajomo, zdradził, że grał w demo w jakichś starożytnych czasach i marzył o pełniaku. Łukasz Konatowicz, którego nazwisko również brzmi znajomo, stwierdził, że demo również go rozwaliło. W tej pięknej dyskusji nie mogło zabraknąć trola. Lew Leon lepszy, napisał niejaki Marcin Łukański. To pewnie w ogóle jest jakieś fałszywe nazwisko. A te trole. Wnioski z mojego socjologicznego badania są jasne. Nie dowiedzieliśmy się niczego konkretnego. Jeśli miałbym upatrywać źródeł popularności Pazura, zestawiłbym kilka faktów. Po pierwsze, gra podoba się przede wszystkim pokoleniu ludzi urodzonych w okolicach 1990 roku. Osoby starsze chociażby o 5 lat praktycznie jej nie kojarzą. A jednak dla wspomnianego pokolenia Pazur jest po prostu grą dzieciństwa, jedną z pierwszych produkcji, w jakie się zagrywali. Widać to zresztą po naszej grupie na Facebooku, gdzie ostatnio Gambri chwalił się tym, że zdobyliśmy płytkę z grą. Mówiąc krótko, euforia. Spore znaczenie miało na pewno to, że gra wyszła w Polsce w polskiej wersji, która była całkiem niezła. To musi być miasto opisane w liście. Bajkowa oprawa mogła przecież skusić rodziców szukających dla swoich pociech raczej bezpiecznych treściowo gier. Do tego doszła sama jakość Pazura. To trudna, ale świetnie wykonana gra, od której można się uzależnić. W tym pozytywnym sensie, nie szukajmy tu sensacji. Jeden zawalony sprawdzian przecież nie jest niczym strasznym. Kapitan Pazur niewątpliwie był popularny i do dzisiaj wiele osób zachowało go w pamięci jako coś bardzo pozytywnego. Jest też jeszcze ta kwestia, czy kiedykolwiek zobaczymy coś więcej z tej serii i czy jest jakaś szansa na to, że Kapitan Pazur powróci. Zainteresowanie Pazurem utrzymywało się stosunkowo długo dzięki internetowi i wspomnianemu edytorowi poziomów. Piękne jest to, że jedna z najpopularniejszych stron o tej grze jest współtworzona przez Polaka, znanego w sieci jako Zuczek lub Lethal Owner. Efektem pracy społeczności były dziesiątki dodatkowych etapów oraz na przykład skrakowana wersja gry na DVD, zawierająca przerywniki filmowe, mnóstwo dodatkowych poziomów. Gdzie moja załoga? Kapitan Pazur miał oddaną społeczność, ale co się działo z nim dalej?
Gra doczekała się specjalnej polskiej wersji zatytułowanej Kapitan Pazur – Drapieżna edycja. To wydanie, przygotowane ponownie przez firmę Techland, zawierało 20 dodatkowych poziomów, stworzonych m.in. przez fanów. Krążą też legendy o mobilnej wersji gry, która najwyraźniej w ogóle nie była stworzona przez Monolith. Widząc popularność Pazura, Techland przebąkiwał coś o stworzeniu jego kontynuacji. Plotki o niej krążyły przez parę lat, ale ostatecznie gra przeobraziła się w zupełnie inny projekt. Grę Nikita – The Mystery of the Hidden Treasure. Jak widać, do dzisiaj Pazur nie doczekał się żadnej nowej gry. Dziękuję bardzo, że wypłynęliście w tą wspaniałą podróż z Kapitanem Pazurem, który nie pływa statkiem w ogóle, tylko biega po poziomach, ale miało być fajnie na koniec. Dzięki za uwagę. Cześć!